Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj skomentuję, czy odniosę się do trzech spraw, która jedna dosłownie kilka minut temu pojawiła się na stronie Dzieje Parchatki, ale wcześniej odniosę się do tego, co burmistrz pisze na Facebooku, chwali się zakończeniem drogi w miejscowości Okale i dobrze, że to się skończyło. Mieszkańcy mają dojazd w końcu porządniejszy niż mieli, ale również w miejscowości Okale został przeniesiony dzienny dom pomocy, który początkowo miał być w Parchatce za sprawą społeczności Parchatki, radnego, a zarazem sołtysa ówczesnego, pana Ryszarda Rybczyńskiego, gdzie pozyskano niemal 2 miliony złotych, napisano wniosek. Te pieniądze, mimo zapowiedzi, burmistrz przekierował do Okala i w tym Okalu było, czy jest do tej pory ten dom dziennego pobytu czy pomocy dla seniorów. Problem w tym, i tutaj mimo zapowiadanych przez burmistrza informacji w tej sprawie nadal jej nie mamy, a sprawa czy problem dotyka tego, że ten ośrodek ma funkcjonować do końca tego roku. Chcę Państwu powiedzieć, że pieniądze, jakie zostały przeznaczone na adaptację budynku i na prowadzenie tego ośrodka, oscylowały w granicach 1 800 000 zł. Teraz proszę Państwa, do czego zmierza? Nic na ten temat burmistrz nie mówi, jego zastępy, czyli jego świta również, a niechybnie może przestać działać. Nie sądzę, że z chwilą, kiedy skończą się pieniądze, które można powiedzieć śmiało załatwił to Ryszard Rybczyński ze mieszkańcami Parchatki, załatwił pisząc wniosek, żeby mnie dobrze zrozumieć, bardzo proszę, nikt o kolejne pieniądze nie będzie zabiegał. To jest bardzo ważna sprawa w kontekście tego, gdzie ten ośrodek był. W przypadku, kiedy ten ośrodek byłby w Parchatce, gwarantuję i zaświadczam, na podstawie aktywności mieszkańców Parchatki, że ten ośrodek, pomimo, żeby skończyły się pieniądze, nadal by funkcjonował. Jestem przekonany, co do tego nie mam wątpliwości, że mieszkańcy Parchatki podjęliby stosowne działania, żeby pozyskać dodatkowe pieniądze albo w czynie społecznym część rzeczy wykonać, po to tylko, żeby mieszkańcy naszej gminy mieli gdzie spędzać wolny czas, rehabilitować się, jak to już miało miejsce i tak dalej. Ale zaraz za tym idzie kolejna sprawa, która również została zignorowana przez burmistrza, a sprawa dotyczy ochrony wąwozów. Było spotkanie, które miało być powtórzone we wrześniu z przedstawicielami parków, RDOŚ-u, policji, służb. Chodzi o rozjeżdżanie, niszczenie wąwozów. Ostatnio Marcin Pisula chwalił się, że uczestniczył z firmą lokalną w zwiedzaniu wąwozów samochodami terenowymi. Wszystko się zgadza. To jest dokładnie to, czego ja się obawiałem, że prawdziwy problem zostanie zamieciony pod dywan.
A problem polega na tym, nie na tym, żeby zabronić taka, jak jest rezonowany fałszywy, fałszywa informacja, że tutaj grupa aktywistów chce zabronić niszczenia wąwozów, tak, niszczenia. Nie przesłyszeliście się Państwo, taka narracja była przez zasłyszana osobiście przeze mnie, przez jednego z mieszkańców, że wy nie chcecie, żeby tam ludzie mogli sobie te wąwozy poszerzać, aby były dostępne. Nie będę tego komentował, bo to jest poziom tylko osób, które powielają słowa pewnej grupy ludzi. Sprawa dotyczy tego, że wszyscy powinniśmy zadbać o to, żeby z jednej strony umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy prowadzące tą turystykę, oczywiście w wyznaczonych miejscach, i jest możliwe to uregulowanie. Takie były propozycje i leśników, RDOŚ-u, Parku Krajobrazowego. Miały być zaproszone podmioty gospodarcze prowadzące działalność. I to miało być we wrześniu. Mamy listopad, nic nie ma. Oczywiście w mojej ocenie sprawę zaniedbał burmistrz. To, że on scedował odpowiedzialność, że on nie był organizatorem. Więc proszę pana, rozumiem, że pan ma poczucie, że jest pan tutaj tylko nominatem wstawionym na 5 lat, mój Boże, żeby pan reprezentował interesy wąskiej grupy, ale na litość Boga, jest pan gospodarzem póki co gminy i pan powinien inicjować takie spotkania, takie zabiegać o to i wspierać wszelkie działania, które pomogą rozwiązać problem. I tu zapowiadany informacja, a w zasadzie uwaga, czy nawet pretensja moja do pani przewodniczącej samorządu mieszkańców, która na początku swojej kadencji powiedziała, że będzie wspierała i będzie prowadziła takie działania, które wychodzą, będzie wychodziła naprzeciw mieszkańcom. Szanowna pani, przepraszam, że zwracam się w ten sposób, bo to nie jest uwaga kierowana do zarządu samorządu, bo pani tam, z tego co słychać, prowadzi takie rządy autorytatywne, ale do pani. Poza Kwietnikiem i usunięciem jadłodzielni, wyrzuceniem, gdzie pani walnie przyczyniła się, że swojej działalności nie prowadzi jeden z najbardziej zaufanych na początku tej kadencji osób, Michał Stachyra z Kazimierza, tak, pani się do tego walnie przyczyniła. I poza tym, że krytykuje personalnie pani osoby, których tok myślenia nie leży w linii programowej pani, no, tych tam zasobów intelektualnych, to również nie widać pani w tym zakresie, a to ewidentnie powinno być w pani zainteresowaniu, szanowna pani przewodnicząca. Z tym wiąże się wiele problemów. Ja pomijam kwestie, które poza tym, że trzeba ich sygnalizować, nie mogą ujrzeć światła dzienne, ponieważ burmistrz i jego świta nie chce. Jeszcze raz powtórzę, handel, gdzie mieszkańcy, zwykli mieszkańcy tracą na tym, ponieważ przez fatalne decyzje burmistrza i chronienie swoich ludzi, wyobraźcie sobie Państwo, jak można inaczej skomentować sytuację, gdzie rodzina czy pracownicy Urzędu Miasta prowadzą działalność handlową na terenie, na mieniu gminnym i nie odprowadzają, znaczy inaczej, miasto nie pobiera opłat za stoiska.
przewoźne, nieprzewoźne, ale nie pobiera. Symboliczne 20 zł na dzień. Ewa Wolna mówiła, że płacenie 20 zł to jest jakiś skandal od artystów, którzy tam z gołębiami sobie zdjęcie robią. To jest za mało, ale Ewa, tu są twoi koledzy, znajomi, którzy w ogóle nie płacą. I ostatnia uwaga do Ewy. Twoja koleżanka, która handluje wikliną, znów 2 dni temu stała na chodniku. Będę ci dokuczał, Ewuniu, bo ty jesteś źródłem tego nieszczęścia. Tak, wiesz o co chodzi, nie reagujesz i tak dalej. I kwestia, czyli mamy kwestię zaniechania podjęcia przez burmistrza działań na rzecz ochrony wąwozu, krajobrazów. I tu dzisiaj, 41 minut temu, na stronie Dzieje Parchatki ukazał się post pod tytułem Batalii o wąwozy ciąg dalszy. Ja sobie pozwolę to skopiować i zamieszczę na blogu, żeby ludzie mogli komentować anonimowo. Bo proszę Państwa, to jest po prostu skandal. Osoby, które nie mają obowiązku prawnego zajmowania się tym, z czystej odpowiedzialności zajmują się tym, natomiast osoby, które i statutowo, i z obowiązku pełnienia funkcji publicznych, samorządowych, temat totalnie ignorują. Zapraszam Państwa do komentowania.